czerwcowych i właśnie, jak po prostu wykonać piękne malowidła. Były to wybrane problemy, ale, tematy, artykuły no ale najgorsze z tą Ukrainą, że ona niszczy te dowody. Minęła północ. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa, ojciec Witold. Rozpocznijmy ten dzień, drodzy Państwo, jak to zwykle czynimy w imię Boże, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I polećmy go Matce Najświętszej. Jerozolimy.
a wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni. Powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi. Nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. Potem nauczał ich, mówiąc: czyż nie jest napisane, mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców. Kiedy doszło to do arcykapłanów i uczonych w piśmie, szukali sposobu, jakby go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed nim, gdyż cały tłum był zachwycony jego nauką. Gdy zaś wieczór zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli figowiec uschły od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do niego: Rabbi, patrz, figowiec, który przekląłeś, usechł. Jezus im odpowiedział: miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze: podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak się mu stanie. Dlatego powiadam wam, wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. Oto słowo Pańskie. Niech to słowo Boże nam dzisiaj towarzyszy i niech nas inspiruje, niech nas prowadzi w tych dzisiejszych wydarzeniach, które będą przed nami. Serdecznie pozdrawiam, drodzy Państwo, dzisiejszych solenizantów, a są wśród nich osoby o imieniu Justyn, Jakub, Konrad. Dzisiaj wspominamy liturgię Kościoła świętego Justyna, męczennika. Urodził się w rodzinie pogańskiej w drugim wieku. W wieku lat 33, dopiero w takim dojrzałym wieku, przyjął chrzest. Poświęcił się wyjaśnianiu i obronie wiary. Napisał wiele dzieł apologetycznych, filozoficznych, broniących wiary, wyjaśniających prawdy wiary, z których zachowały się dwa dzieła. Jedno pod tytułem Apologie, przeznaczone dla cesarza i dla senatu rzymskiego, oraz drugie dzieło Dialog z Żydem Tryfonem. Justyn był człowiekiem otwartym, pełnym prostoty i optymizmu, a zarazem gorącej wiary, czym naraził się na prześladowanie. Został ścięty w 165 roku. To jest patron dnia dzisiejszego. Serdecznie dzisiaj pozdrawiam tych, którzy obchodzą swoje różne jubileusze. Niech wam, drodzy, Bóg błogosławi nie tylko w dniu dzisiejszym, ale w całym waszym życiu. Niech wam będzie przewodnikiem, światłem, umocnieniem na waszych drogach. Dzisiaj, drodzy Państwo, pierwszy piątek miesiąca. Pamiętajmy o wynagrodzeniu Boskiemu Sercu za nasze grzechy. Dzisiaj również Dzień Dziecka, a więc pamiętajmy o naszych najmłodszych dzieciach, wnukach, bliskich, aby też im otoczyć ich modlitwą przede wszystkim i dobre słowo też się przyda i z pewnością sprawi wiele radości. Dzisiaj też, drodzy Państwo, w Polsce obchodzimy Dzień Ekspiacyjnej Modlitwy za grzech aborcji. O tym sobie jeszcze powiemy nieco w tych nocnych godzinach. A więc to jest ten kontekst, który nam dzisiaj towarzyszy, który nas dzisiaj prowadzi przez te nocne, dzisiejsze godziny. I bądźmy, drodzy Państwo, razem. Tych pozdrawiam, którzy czuwają tej nocy, którzy są w podróży, którzy chorują. Drodzy, bądźmy razem. Niech Radio Maria nas łączy i poprzez te właśnie fale eteru, poprzez ciemności nocy, niech nas też do siebie zbliża. Patrzę w kalendarz dnia dzisiejszego, co się wydarzyło. I tak
spoglądam, w roku 1991 rozpoczęła się czwarta pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. W 1943 roku w ramach represji za działalność partyzancką Niemcy zamordowali około 200 mieszkańców wsi Sochy na Lubelszczyźnie i 39 mieszkańców Bodzentyna na Kielecczyźnie. W roku 1932 utworzono Pieniński Park Narodowy. W 1926 roku Ignacy Mościcki został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W roku 1863 jest to czas powstania styczniowego między Małkinią a Czyżewem. Dróżnik kolejowy dokonał sabotażu, doprowadzając do katastrofy rosyjskiego pociągu, w której to ponieśli Rosjanie dość znaczne straty. I może tyle, niech wystarczy tych dat, co ważniejszych z naszej historii. Drodzy Państwo, Dzień Dziecka i może też niech nas wprowadzi w ten dzień dzisiejszy. Dzień Dziecka, w te przeżywanie tego dnia, Michał Bajor ze swoją piosenką Chrońmy Dzieci. Ojej, przestań. Nieoficjalnie Polskie Radio. Tym razem cięcia dotykają wszystkie kraje niemal w równym stopniu, w przeciwieństwie do polityki spójności. Jeśli zaś chodzi o dopłaty bezpośrednie dla rolników, których pula w obecnym budżecie wynosi 21 miliardów euro, to w nowym rozdaniu mają one być zmniejszone o 1%. Dla Polski będą to mniejsze cięcia niż w przypadku z większości krajów. W kilku z nich będą one 3-4%. Wzrosną natomiast dopłaty dla rolników m.in. na Litwie, Łotwie i w Estonii. Urzędnicy w Komisji Europejskiej tłumaczą, że Polska w przeciwieństwie do krajów bałtyckich jest blisko średniej unijnej, jeśli chodzi o dopłaty i dlatego nie zostaną one zwiększone, będą nieznacznie obcięte. Jutro Komisja Europejska ma przedstawić swoje propozycje już oficjalnie. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Stany Zjednoczone wprowadzają cła ochronne na import stali i aluminium z Kanady, Meksyku oraz Unii Europejskiej. Od piątku cła na stal wyniosło 25% i 10% na aluminium. Cła ochronne na stal w wysokości 25% i aluminium w wysokości 10% Donald Trump wprowadził pod koniec marca. W przypadku Meksyku, Kanady i Unii Europejskiej prezydent USA zawiesił jednak ich zastosowanie, licząc na ustępstwa w negocjacjach handlowych. Rozmowy nie przyniosły jednak rezultatu i Amerykanie postanowili nie przedłużać zwolnienia, co oznacza, że o północy czasu waszyngtońskiego cła wejdą w życie. Informując o tym, sekretarz handlu Wilbur Ross zapowiedział dalsze rozmowy z Unią Europejską, Kanadą oraz Meksykiem i wyraził nadzieję, że ostatecznie uda się znaleźć porozumienie. Stany Zjednoczone importują z Europy 5 milionów ton stali rocznie. Amerykańskie cła ochronne najbardziej uderzą w Niemcy, które eksportują do USA stal o wartości 1 800 000 000 dolarów. Skutki ceł odczują także Włochy, Wielka Brytania, Francja i Holandia. Eksport polskiej stali do Stanów Zjednoczonych jest niewielki. Według amerykańskich danych wynosi zaledwie 10 milionów dolarów rocznie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Decyzja Waszyngtonu została skrytykowana przez szefa Komisji Europejskiej. Jean-Claude Juncker zapowiedział odwet. Szef Komisji Europejskiej powiedział, że decyzja USA jest niesprawiedliwa, niedopuszczalna i że to zły dzień dla światowego handlu. Unia Europejska nie pozostawi tego bez odpowiedzi. W ciągu kilku godzin uruchomimy procedurę rozstrzygania sporów w ramach Światowej Organizacji Handlu i ogłosimy działania odwetowe. Jeśli oni mogą to zrobić, to my też. Powstała już wstępna lista amerykańskich produktów, które mają być objęte karnymi cłami. Są na niej m.in. motocykle, dżinsy, bourbon, masło orzechowe i sok pomarańczowy. Jean-Claude Juncker wyraził ubolewanie, że Stany Zjednoczone podjęły jednostronną decyzję w odniesieniu do światowego handlu. Podkreślił, że Unia oferowała Stanom Zjednoczonym liberalizację handlu, czego domagał się prezydent Donald Trump. Ale rozmowy nie przyniosły rezultatu. Beata Połęcka, Polskie Radio, Bruksela. Decyzja Stanów Zjednoczonych o nałożeniu ceł na stal i aluminium z Unii Europejskiej, Meksyku i Kanady jest błędna i bezprawna oraz zamyka drzwi przed wszelkimi innymi negocjacjami. Tak ocenił prezydent Francji Emmanuel Macron. Dodał, że jeszcze dziś wieczorem będzie w tej sprawie rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem. W odpowiedzi na amerykańskie cła jest też odpowiedź Kanady. Ta nałoży cła odwetowe w wysokości 25 i 10%.
5% na amerykańską stal i aluminium oraz na inne produkty o całkowitej wartości ponad 16 miliardów dolarów kanadyjskich. Kanadyjskie cła wejdą w życie 1 lipca tego roku i będą utrzymane do czasu, aż Stany Zjednoczone zniosą swoje taryfy. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. NATO domaga się od Rosji zmiany polityki i większej przejrzystości swoich działań. Takie uwagi padały na spotkaniu ambasadorów państw sojuszu z rosyjskim odpowiednikiem. Podczas tej narady sojusznicy wezwali Rosję do zaprzestania ingerencji wewnętrzne sprawy natowskich krajów, cyberataków i destabilizacji sytuacji. Każdy miał jakieś zastrzeżenia i powiedział rosyjskiemu ambasadorowi, by przekazał je do Moskwy. Relacjonował Polskiemu Radiu jeden z natowskich dyplomatów. Podczas spotkania mowa była także o manewrach wojskowych. W sierpniu i we wrześniu Rosja zaplanowała bowiem ćwiczenia Wostok, co już niezmiernie domaga się od Moskwy większej przejrzystości i więcej szczegółów. Nie mamy podstaw, by mieć zaufanie, skomentował jeden z dyplomatów, przypominając wcześniejsze manewry i zarzuty pod adresem Rosji, że nieprawdziwe są informacje co do skali ćwiczeń wojskowych. Podkreślił, że NATO o swoich manewrach zawsze informuje z wyprzedzeniem i przedstawia prawdziwy ich zakres. Podsumowując spotkanie, jeden z dyplomatów powiedział, że nie było ono przełomowe, ale podkreślił, że ważne jest podtrzymywanie kontaktów, choć w ograniczonym zakresie od czasu aneksji Krymu. A jeśli chodzi o manewry wojskowe, 37 okrętów wojennych z 16 krajów, w tym z Polski, przepłynęło już do litewskiej Klaipėdy. Wezmą one udział w ćwiczeniach wojskowych Baltops 2018, które startują już 4 czerwca. Jak poinformowało litewskie Ministerstwo Obrony, scenariusz manewrów przewiduje symulację konfliktu pomiędzy fikcyjnymi krajami. Będzie to okazja do sprawdzenia gotowości załogi okrętów do wykonywania zadań wojskowych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Podczas ćwiczeń zostaną przetestowane między innymi umiejętności manewrowania okrętów, a także prowadzenie operacji rozminowania wód i działań przeciwko okrętom podwodnym. W tym roku Litwie po raz pierwszy w historii powierzono zorganizowanie fazy przygotowawczej manewrów. Podczas ubiegłorocznych ćwiczeń rolę państwa gospodarza pełniła Polska. Ćwiczenia Baltops 2018 potrwają do 15 czerwca i weźmie w nich udział blisko 4000 żołnierzy z 17 krajów. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Dodajmy, że manewry Baltops, w które biorą udział siły NATO, organizowane są na Morzu Bałtyckim od 1972 roku, a Polska i inne kraje byłego bloku wschodniego biorą w nich udział od 25 lat. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Polityczny kryzys we Włoszech zakończony. Powstanie posiadające większość w parlamencie rząd antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd i krytycznej wobec Unii Europejskiej i Ligi. Na czele tego rządu stanie profesor prawa bezpartyjny Giuseppe Conte. W niedzielę prezydent Sergio Mattarella nie zaakceptował kandydata obu ugrupowań na ministra gospodarki i finansów, bardzo krytycznego wobec Unii Europejskiej i Niemiec, profesora ekonomii Paolo Savon. Dziś, wobec perspektywy powstania prezydenckiego rządu ekspertów, Ruch i Liga zaproponowały na to stanowisko innego ekonomistę, profesora Giovanniego Trie. Prezydencki kandydat na premiera technicznego rządu, Carlo Cottarelli, złożył rezygnację. Prezydent Mattarella o 21.30 powtórnie desygnuje na premiera Giuseppe Contego. Według niepotwierdzonych jeszcze informacji przywódcy Ruchu i Ligi będą wicepremierami. Luigi Di Maio będzie poza tym ministrem pracy, a Matteo Salvini ministrem spraw wewnętrznych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Prezydent Ukrainy wiedział o sfingowanej śmierci Arkadija Babczenki. Petro Poroszenko spotkał się dziś z rosyjskim opozycyjnym dziennikarzem, na którego według ukraińskich służb, służby specjalne Federacji Rosyjskiej przygotowywały zamach. Ukraiński prezydent wysoko ocenił operację, której elementem była inscenizacja zabójstwa dziennikarza. Petro Poroszenko przyznał, że wiedział on, iż zabójstwo Babczenki jest jedynie grą operacyjną. Dziennikarz był rzekomo zastrzelony w swoim mieszkaniu. Prezydent Ukrainy zaznaczył, że działania SBU, których celem było udaremnienie terrorystycznej operacji rosyjskich służb, zakończyły się sukcesem. Nareszcie uczymy się zachęcić. W końcu nauczyliśmy się bronić swego kraju i jego obywateli. Nauczyliśmy się robić to za pomocą niezwykle profesjonalnych działań nowej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Jest ona zdolna wypełniać zadania o każdym stopniu trudności. Budziemy składać. Działania SBU wysoko ocenił też sam Arkadij Babczenko. Od miesiąca widziałem, jak ludzie ci ciężko pracują. Omówiliśmy każdy szczegół operacji. Według informacji Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zamach przygotowywany z poruczenia Moskwy na Arkadija Babczenkę miał być początkiem serii zabójstw.
Lista obejmowała 30 nazwisk. Z Kijowa, Paweł Buszko, Polskie Radio. W Moskwie oddano hołd Polakom, którzy w trakcie II wojny światowej ratowali życie Żydom. W synagodze w Parku Zwycięstwa zorganizowano wieczór poświęcony Irenie Sandler, która uratowała od zagłady 2,5 tysiąca żydowskich dzieci z warszawskiego getta. Uroczystości zorganizowała polska ambasada w Moskwie oraz rosyjski kongres żydowski. Według prezydenta kongresu Jurija Kanera sprawiedliwych wśród narodów świata należy traktować jak ludzi świętych, którzy swoim postępowaniem dawali świadectwo miłości i człowieczeństwa. To jest historia, którą powinniśmy badać i mamy obowiązek pamiętać o tych ludziach, którzy nie przestraszyli się, ponieważ dzięki nim ludzkość może dziś powiedzieć, iż nawet w tych tragicznych czasach byli ludzie z dużej litery. Nawet w te времена byli ludzie z большой буквы. W trakcie wieczoru poświęconego Irenie Sandler prezentowane były również archiwalne zdjęcia innych Polaków, którzy w trakcie II wojny światowej ratowali Żydów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Czwartek to trzeci dzień zgrupowania reprezentacji w Arłamowie przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej w Rosji. Piłkarze po nieco spokojniejszej środzie dziś trenowali na pełnych obrotach. Po wczorajszym dniu otwartym dla kibiców, kiedy mogli podziwiać w akcji piłkarzy podczas treningu, dzisiaj od rana kadra przeprowadza działania tajne. Nawet pierwsze 15 minut zostały zamknięte dla przedstawicieli mediów. Wiadomo jedynie, że drużyna została podzielona na dwie grupy, które trenują o różnych godzinach. Walka o wyjazd na mundial trwa w najlepsze. Bartosz Białkowski, jeden z bramkarzy, wierzy, że ciężką pracą wywalczy sobie miejsce w 23-osobowej kadrze. Pewnie, że wierzę. Gdybym nie wierzył, no to tak naprawdę nie było sensu. Przyjeżdżasz tutaj, ale głęboko w to wierzę, tak samo jak i każdy inny zawodnik na tym zgrupowaniu. Także walczymy, jest fajna, zacięta walka, ale jest też zdrowa, fajna rywalizacja. Mimo zaciętej rywalizacji atmosfera w kadrze jest wyśmienita, a starsi koledzy, w tym Kuba Błaszczykowski, chętnie pomagają, przyznaje debiutant Szymon Żurkowski. Kuba już pierwszego dnia podszedł i powiedział, że jeżeli jest jakiś problem, czy ja mam jakiś problem, to mam bić do niego, to i on to wszystko załatwi lub porozmawiamy o tym. Arłamów, Adam Malecki. Jutro do treningów po kontuzji wróci Kamil Glik, poinformował lekarz polskiej reprezentacji Jacek Jaroszewski. Jak dodał, do zdrowia wracają także pozostali leczeni do niedawna zawodnicy. Kuba Błaszczykowski, ostatnie dwa dni, trening indywidualny. Przeprowadziliśmy u niego leczenie i szybką taką ekspresową rehabilitację drobnego problemu w kolanie. Natomiast było to też planowe na ten początek zgrupowania i też jutro już Kuba dołączy do zajęć z drużyną. Jeśli chodzi o zawodników, którzy przechodzili drobne infekcje, to Marcin Kamiński i Dawid Kownacki dzisiaj dołączyli do drużyny i są już w pełnym treningu zdrowi. Na mistrzostwa rozpoczną się 14 czerwca. W fazie grupowej biało-czerwoni zagrają z Senegalem, Kolumbią i Japonią. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Kopenhaga to kolejny port na mapie rejsu niepodległości. W stolicy Danii doszło do pierwszej zmiany załogi daru młodzieży. Uczestnikami rejsu są laureaci konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej. Pierwsza grupa młodych marynarzy spędziła na morzu 10 dni, pokonała w tym czasie Bałtyk i cieśninę Sund oraz odwiedziła port w Tallinie. Komendant statku Ireneusz Lewandowski jest bardzo zadowolony z postawy młodych żeglarzy. Jak mówi, nie spodziewał się takiego entuzjazmu i zaangażowania. Oni chcieli malować, oni chcieli tu robić, stawiać szachę, tu chodzili przywódzali, można tak powiedzieć. A kiedy my postawimy, a czy możemy jeszcze coś dostawić? Młodzi żeglarze są bardzo zadowoleni z rejsu, choć jak mówi uczestnik Mateusz Krężylewski, na pokładzie nie brakowało ciężkiej pracy. Dużo opolerowania, dużo takich prac gospodarskich, to jest potęga na statku, stawianie, rzucanie żagli. Pomimo trudów i niedogodności to była wspaniała przygoda, dodaje Edyta Makar. Ja tutaj przeżywałam codziennie coś nowego, było niesamowicie. Poznałam świetnych ludzi i na pewno będę bardzo dobrze to wspominać. Choć pierwsza zmiana młodych żeglarzy żegna się z darem młodzieży, to przygoda z rejsem niepodległości jeszcze się nie kończy. W styczniu wszyscy uczestnicy rejsu wezmą udział w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie. Z Kopenhagi dla Polskiego Radia Przemysław Lis. Dziś na popłat daru młodzieży weszła kolejna grupa laureatów, którzy swój udział w rejsie wygrali w konkursie. Dodajmy, że ich cena będzie Stavanger w Norwegii, a potem Szczecin, gdzie wpłynął 12 czerwca. Dodajmy też, że rejs niepodległości to żegluga dookoła świata i odwiedziny w 22 portach na 5 kontynentach. To uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, promocja naszego kraju za granicą i powtórzenie słynnego rejsu daru Pomorza z 1934 roku. A na koniec coś, czego jeszcze
jeszcze jesteśmy słynni. Polacy napisali największą na świecie encyklopedię o górach. Liczy ona 7 tomów i łącznie ponad 5,5 tysiąca stron. Encyklopedia powstawała 12 lat, a w jej tworzeniu wzięło udział kilkunastu autorów. W encyklopedii znalazło się ponad 24 tysiące haseł, mówi Stanisław Pisarek, wydawca wielkiej encyklopedii gór i alpinizmu. Tom pierwszy to jest wprowadzenie i hasła ogólne. Tom drugi, trzeci, czwarty i piąty to są hasła geograficzne poszczególnych kontynentów. A tom szósty, Buzie Gór. Nie ma tak wielkiego opracowania dotyczącego gór i alpinizmu na świecie, jak to, które powstało u nas w Polsce, w naszym języku. Stanisław Pisarek uważa, że w tej branży, czyli w alpinizmie, Polacy są światowymi liderami. Polacy swoją obecność himalajską zaczęli w roku 1939, jeszcze przed II wojną światową. Wiedza Polaków o górach i obecność Polaków w górach świata jest znacząca. Jesteśmy jednym z liderów na świecie. I to jest bardzo miła informacja w tej branży. Dodajmy, że wielka encyklopedia gór i alpinizmu zostanie przedstawiona jeszcze dzisiaj w słynnym Explorers Club w Nowym Jorku. Wśród 300 jego członków jest 22 Polaków, a w ramach polskiego festiwalu Media Travel w Stanach Zjednoczonych pokazane zostaną także prace i dokonania polskich podróżników. Polskie Radio 24. Rodzina Morawieckich, ojciec i syn, nie tak dawno zapisała się na kartach historii, teraz odgrywa kluczową rolę w życiu publicznym. Jak w czasach PRL-u wyglądała młodość i działalność opozycyjna obecnego szefa rządu, opowiadał o tym Polskiemu Radiu 24 marszałek senior Kornel Morawiecki, a rozmawiał z nim Krzysztof Świątek. Jak to się stało, że pana syn zaangażował się i to tak wcześnie w działalność opozycyjną? Nie no, ja myślę, że on miał też jakiś przykład, jakiś, no coś się przykład ojca. No ja mówię do ojca i tych kolegów moich i tak dalej, no pamiętam takiego młodego chłopca, który mi sobie nie pomagał, Zbyszka Duszaka, tak, który jeździł na witanie papieża tym transparentem, jakim Wiara Niepodległość, to był 79 rok, rok wcześniej. Mateusz w tym no, tak uczestniczył, nie to, że on nie jechał z tym transparentem, był za mamą. Chłopcem jeszcze wtedy, żeby jechać, a on widział, co się dzieje w domu, no, przeżywał to. Myślę, że to go jakoś kształtowało może bardziej jeszcze niż ja. No, to jest, może to nie jest, to jest taki jego, jego duch, który się rozwijał wśród no, tego naszego ducha, polskiego ducha, tak bym powiedział. A w jakich okolicznościach, bo jest to takie znamienne zdarzenie, pan premier o tym opowiadał, zaraz po swojej nominacji na urząd szefa Rady Ministrów, opowiadał o tym zdarzeniu, kiedy no, został wywieziony do lasu i grożono mu śmiercią. No tak, no. Ja byłem wtedy akurat w podziemiu, także mnie ci moi koledzy tak delikatnie o tym informowali, żeby nie robić, no tutaj, żeby mnie nie straszyć, ja tak bym powiedział, tak. Ale no, była taka okoliczność właśnie, bo ta władza próbowała przez dzieci też dojść do przez młodych ludzi. Jakoś oni myśleli, że on się ze mną spotyka, no on się niestety rzadko bardzo, czy nie wiem, jak w tych ukrywaniach czasu się może widziałem raz czy dwa razy z nim, już nie pamiętam też, bo to było dla niego niebezpieczne, ale to go zahartowało, ten typ jakby przeżycia, go bardzo jakby wzmocnił, bo mimo wszystko to chcieli go złamać, ale go wzmocnili, to jest taki paradoks. To znaczy jest chyba taka była modus operandi działania komunistów, że najmocniej mogli uderzyć właśnie w tych no, działaczy, takich jak pan, przez dzieci, prawda, no, szczególnie. Tak, tak. Bo jeżeli by pan się może więcej dowiedział, może była taka próba tego, żeby pana wyeliminował, że pan zrezygnował może ze sprowadzenia no, może, chociaż moi koledzy tam też zastanawiali się nad takim pewnym rodzajem delikatnego odwetu takich działań, no bo napisaliśmy wtedy taki list do, ja go podpisałem do pana wtedy Barzyński, on się pan nazywał szef służb we Wrocławiu wtedy, prawda, i napisaliśmy taki list, a drugie, no ci moi współpracownicy Solidarności Walczącej zorientowali się, dowiedzieli się tam jakimiś kanałami, gdzie on ma domek na altankę na działce, no i postanowili tą altankę spalić temu. Ale wykonanie było takie, jak to nie zawsze to się udaje, że spali, a tam coś zjada. Nie do końca zostało to sprawdzone. Ale myślę, że ten sygnał tam poszedł. Sygnał poszedł.
jak sygnał poszedł, no, bo ta działalność w jakimś stopniu, ta działalność taka z ich strony, tej takiej opresji, no, też była, no, trzeba, mówimy tutaj na Boże Ciało i na takie święto, gdzie chodzi o pewne pojednanie między nami, prawda, głębsze takie Boże pojednanie, no. To trzeba... Wychodzimy tego dnia na ulicę w tych procesjach, no, które są takim elementem. Wołamy o to, o to właśnie taką łaskę Bożą, która ma nas spłynąć, no to trzeba też oddać sprawiedliwość, że ten stan wojenny, te represje komunistyczne, no oczywiście były to nieszczęścia zbiorowe, była to krzywda, którą wyrządzali Polsce, ale ta brutalność tych działań, no nie przypomina tego naprawdę, co się działo na placu Tahir. Tak, na szczęście my Polacy jakby traktowaliśmy się najważniejszy tak. Inaczej, ani tej sytuacji tydzień temu mówiłem o panu burmistrzu Pileckim, prawda, no to zupełnie po II wojnie światowej ci komuniści traktowali okrutnie tych swoich przeciwników, tutaj ja byłem ich przeciwnikiem, no oczywiście się zastraszali tego Mateusza i tak dalej, ale w takiej zasadzie tej krzywdy dali, powiem parę razy tam, no ale ta sytuacja z tego lasu, gdzie on miał wykopać dół i tak naprawdę... Ci, drodzy Państwo, jak tak już wspomniałem, tak, przeżywamy w Polsce dzień modlitwy ekspiacyjnej, czyli wynagradzającej za grzechy na Polsce. Jest to Dzień Dziecka i też sobie uświadommy, że w tym dniu, gdzie wyrażamy naszym dzieciom naszą miłość, bezwarunkową miłość, troskę, żeby wszystko im zapewnić, te nasze prezenty, te słowa, które będą padać w tym dniu, będą tego wyrazem, nieraz bardzo skromnym, czegoś, co jest tak przecież niewyrażalne, jak miłość do naszych dzieci, do wnuków. I równocześnie żyjemy w świecie, gdzie dzieci są zabijane w majestacie prawa. Stąd też ta inicjatywa osób świeckich, takiej właśnie modlitwy, która otrzymała też akceptację Komisji Duszpasterskiej, Konferencji Episkopatu Polski. I jest też ułożona specjalna modlitwa na ten dzień, to właśnie ekspiacyjna za grzech aborcji. Ja chciałbym, drodzy Państwo, żebyśmy dzisiaj tej nocy właśnie pomodlili się wspólnie, pomodlili się na antenie Radia Maryja, właśnie przepraszając Boga za grzech aborcji dokonywanej i w Polsce, i w całym naszym świecie niestety. Tak wiele dzieci właśnie jest zabijanych. O, ta kobieta, o której wspomniałem na początku, to oczywiście mama świętego Jana Pawła II, Julia Wojtyła. Nie posłuchała tej rady, urodziła dziecko świętego papieża. Wiemy, kim był Jan Paweł II dla świata. Zapraszam, drodzy Państwo, więc do tej modlitwy na antenie Radia Maryja. Co dla Pana było najważniejsze? Jak było Pan chciał ukształtować przyszłego życia? Niezależnie od tego, dzieci poczęte, jaką drogę zawodową wybrał, przede wszystkim przebłaga za grzech na aborcji. Przepraszajmy Boga wspólnie. Niech ta modlitwa nas prowadzi w ten dzień, w którym jesteśmy zaproszeni, żeby wziąć szczególnie do naszych modlitw, do naszych serc te właśnie kwestie, te sprawy, te dzieci poczęte, tych, którzy ponoszą rękę na ich życie. I zaraz te modlitwy, drodzy Państwo, odczytam i już przypomnę nasz numer telefonu do studia dla tych z Państwa, którzy zechcą się włączyć w tę naszą nocną, wspólną radiową modlitwę. Dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, dla użytkowników telefonii w naszej 536 600 oraz 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66 w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedynej i wszyscy święci, w dniu, w którym
całym światu obchodzi święto dziecka. Pragniemy dzisiaj podziękować za każde dziecko, które jest błogosławieństwem i darem od Ciebie, Boga miłości i Boga życia. I z całego serca przeprosić, że często ten dar i błogosławieństwo Twoje odrzucamy. Przepraszamy za ojców, którzy odrzucili odpowiedzialność za swoje poczęte potomstwo i pozwolili dokonać aborcji, nawet domu opłaniania, za to, że nie wspierali matek swoich dzieci i nie walczyli o zachowanie życia swojego potomstwa. Przepraszamy za kobiety, które odrzuciły powołanie do bycia kochającą matką, a wybrała piętno śmierci. Przepraszamy za tych wszystkich, którzy wywierali presję po podjęciu tragicznego wyboru śmierci i którzy nie wspierali kobiet w wychowaniu dzieci. Przepraszamy za lekarzy i pracowników służby zdrowia, którzy zamiast ratować każde ludzkie życie, nawet to najmniejsze, neutralnie podchodzą do wyboru między życiem i śmiercią, stają się szafarzami śmierci. Przepraszamy za polityków stanowiących prawo, którzy bardziej słuchają ludzi niż ciebie i kompromisowo traktują ludzkie życie, tolerując niesprawiedliwe prawo, które nie broni życia każdego człowieka. Przepraszamy za ludzi nauki i osoby kształtujące opinię publiczną, które deprecjonują wartość ludzkości, stawiając wyżej wartość wyboru Przepraszamy za wszystkich, którzy przyczyniają się w jakikolwiek sposób do nastania bezpośredniej cywilizacji śmierci. Przepraszamy za wszystkich, którzy nic nie przeczyni, aby obronić najbardziej bezbronne, jeszcze nienarodzone dzieci, które same bronić się nie mogą. Nade wszystko przepraszamy za nas sami, że świadectwo naszego życia nie przyciąga innych do Chrystusa i wypełniania Jego wezwania. To, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, niechcie uczynili Maryjo Królowo Polski i Boga Rodzicą, która w pełni przyjęłaś dar dziecięstwa w swoim łonie. Wyproś nam u swego Syna Jezusa Chrystusa łaskę przebaczenia grzechów naszych popełnionych przeciwko dzieciom i narodzom. Jest wypełnieniem Boże miłosierdzia, położyłeś przed nami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Bo ono jest oczywiście jednostronne, nie odbieraj nam swojego błogosławieństwa. Nie ma między nimi przepaści, by Twoje słowo z księgi Ezechiela stało się w nas ciałem i tam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Podbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Duch mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazów i według nich postępował. Duch Święty, Duch Pocieszyciel, Duch Prawdy, prowadź nas ku poszanowaniu godności każdego człowieka, który od poczęcia Bóg powołał do istnienia u swojej chwały. Że niektórzy, którzy żyli w Starym Testamencie, byli w Nowym, a niektórzy, byśmy zawsze wybierali życie, a nie śmierć. Byśmy stali kroczyli drogami sprawiedliwości i miłości, zgodnie z wolą naszego Stwórcy. Jakby to powiedzieć, to nie do końca, bo nigdzie są ciszę, jak to można powiedzieć, pomiędzy. Otóż w ogólności, to nie można być jednocześnie w obydwu testamentach, to jest po pierwsze. Po drugie, przejście ze Starego do Nowego jest jednoznaczne, czyli jednostronne, jednokierunkowe, nie da się wrócić. A następnie, co jest istotne, nie da się być, można powiedzieć, w Nowym Testamencie, nie przeszedłszy całej historii zbawienia Starego w pewnej kapsułce, bo Stary Testament mówi o stworzeniu, mówi o początku właśnie Boga, który wchodzi w historię. Dlatego nie jest bezpieczne i nie jest dobre przyjmowanie Nowego Testamentu kosztem Starego. To jest tak zwana herezja marcjonizmu. Czyli co, jeśli cytujemy co ze Starego Testamentu, dyskutując o Nowym, dyskutując z chrześcijaninem i on miał powiedzieć, a to nie nasze, to jest
To znaczy, że się nie douczył albo nie do końca pojął o to. To jest jasna herezja po prostu, bo ja tak twierdzę też. Sam na przykład Chrystus w dniu zmartwychwstania, kiedy wyjaśniał uczniom idącym do Emaus pisma, im wyjaśniał pisma Starego Testamentu. Bo nowego nie było. Dokładnie, ale wyjaśniał w kluczu, kluczu Chrystusa się działo. Nowy się działo właśnie jako wydarzenie, a nie jako tekst. No to, ale to ja to wszystko jako poganin rozumiem, albo w razie próbuję moim pogańskim umysłem ogarnąć. Teraz sobie trochę żartuję oczywiście. Tylko dalej nie mam odpowiedzi na to, kiedy pojawił się ten pierwszy chrześcijanin. Mnie, proszę mnie poprawić, ale pamiętam z dzieciństwa uczono i powtarzano, że chrześcijanin się staje poprzez chrzest. Otóż nie. Okej, okay. Mówię, jak mnie uczono i tak mi to wbijano do głowy. Więc nawet jest taka scena, w której, że tak powiem, czyli pamiętam, to który ten Paweł czy Piotr, apostoł Paweł tam gdzieś tam jedzie, tak, i kogoś tam spotyka i ten mówi, usłyszał o Mesjaszu, oszczy mnie i to go czyni właśnie. Filip, to, a, Filip. A to może Filip, dobrze, moja znajomość Nowego Testamentu w przeciwieństwie do Starego jest kiepska. W każdym razie, tak, mnie uczono, więc można być chrześcijaninem nieoszczonym. Tak, można być. O, to mi się podoba coraz bardziej. Ale nie odrzucając chrzest, tylko oczekując na chrzest. I dlatego ważne jest, żeby zdawać sobie sprawę, że chrześcijaninem jest ten, który zaczyna wierzyć w Chrystusa. I właśnie opis w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy Piotr przemawiał w domu Korneliusza, to wtedy nagle ze zdziwieniem spojrzał, że Duch Święty stąpił na słuchaczy, którzy byli poganami, w momencie, gdy się ten ekstępował, i objawili charyzmaty Ducha Świętego, co potem Piotr opisywał kilka razy, że to tak jak Danik stąpił w dniu Pięćdziesiątnicy, a zatem musieli być wierzącymi i dopiero potem ich ochrzcił. I dlatego ważne, żeby zdawać sobie sprawę, że w procesie inicjacji chrześcijańskiej, wchodzenia w chrześcijaństwo, powinna być najpierw wiara, wyznanie tej wiary, to jest odpowiedzią głoszone słowo, a dopiero potem chrzest. Dlatego tutaj to nie chodzi o to, że chrześcijanin to jest ten, który odrzuca chrzest, tylko że chrześcijaninem może być ktoś, kto jeszcze chrztu nie przyjął, tylko go oczekuje, ale już uwierzył. Czy ten moment jakby zrodzenia z ducha to nie jest moment chrztu, tylko to jest moment oczywiście wiary? Czyli tak mówiąc, protestancka właściwie, to sama wiara, że Jezus jest Zbawicielem, Mesjaszem, jest podstawą. Tak. Tak. Dlatego, żeby być chrześcijanin. Tak, no a po czym oczywiście chrześcijanin chrzci się, to jest jasne. U ewangelików wygląda to tak samo, podobnie, czy może inaczej? Generalnie bym powiedział, że jednak chrześcijanin staje się poprzez chrzest, przez Boże działanie, a nie przez moje wyznanie. Moje wyznanie jest czymś wtórnym, bym powiedział bardziej jednak, ale oczywiście są powiązane, tak jak dostaję prezent. Prezent, no może tym się właśnie to różni też wśród chrześcijan, że dla mnie zbawienie, które przyszło w Jezusie na świat, to jest taki prezent. Przez wiarę go rozpakowuję i doświadczam, natomiast dostaję go w chrzcie. I to jest dar Boży, a nie coś, co ja sobie wyjednuję, załatwiam, robię, staram się. Ale będąc w pakolęcie, nie mam świadomości tego, że ja ten dar otrzymałem. No tak, to przychodzi z czasem. Jeśli można, to ja bym się zapytał, proszę, brata Mefiliusza, czy ja dobrze rozumiem. Bo to, co powiedział, jest przepiękne. Otóż człowiek, który poszukuje prawdy, jest na tyle otwarty, że pozwala prawdzie do siebie wpłynąć i już jest. A zmienimy go swój. Już jest. Aż się musi zapytać, jak Pan Jezus powiedział, czym jest prawda. To on nie pytał. On powiedział, on jest prawdą. On nie pytał, a pytał się stąd, co pamiętam, był prokurator. On zadał. Oczywiście, czymże jest prawda, ale też ja jestem drogą, prawdą i życiem. Może to ja spróbuję w takim razie wytłumaczyć, co Pan Jezus chciał przez to powiedzieć. On nie zadawał pytania, bo pytał, bo on wie i wiedział i zawsze wiedział, czym jest prawda, tylko zadał nam zadanie, abyśmy ruszyli w mózgu i serce, abyśmy spróbowali sami pytać siebie, gdzie jest prawda, szukać tej prawdy, kochać tę prawdę. Jak wiecie, ja mam przykaz w Koranie, że mam słuchać słowa Jezusa i muzułmanin, który nie słucha słowa Jezusa, jest błądzi i nie wypełnia rozkazy Pana. Natomiast chcę wracać do tego, jak brat Mariusz mówił, że ktoś, kto nie odrzuca wiary, a oczekuje na nią, już jest w drodze, już jest chrześcijaninem i czeka na chrzest.
Ja myślę, że to też jest piękny przykład dla nas wszystkich, bez względu na wiarę. Ktoś, kto dopuszcza prawdę, prędzej czy później do niej dotrze i dokładnie jak brat powiedział przed chwilą, to Pan Bóg jest łaskaw pozwolić tej prawdy w nas wejść. Dla nas każdy, który wierzy w Boga jednego, jedynego, od Abrahama wzwyż, ma miejsce w raju. Takie jest moje zrozumienie islamu. I tak jest w Koranie. Co na trzeba, kto usługuje? Myślę sobie, że to jest bardzo, bardzo ładne i piękne, bo w gruncie rzeczy wszystkie te trzy religie, czyli judaizm, chrześcijaństwo i islam, to są religie abrahamowe, tak? Pochodzą od jednego, wodzą się jak gdyby z jednego pnia. Czyli od Abrahama. Tak. No nie tylko religioznawcze, ponieważ we wszystkich tych trzech religiach Abraham cieszy się tym wielkoestymą, jak wiemy, w islamie, w chrześcijaństwie, no ale już nie mówiąc oczywiście o judaizmie. Więc jest traktowany jako najstarszy, czy ten pierwszy prorok. Tak? Był poprzedni. Choćby sam Adam. Ale zostawmy teraz Adama. Wiem. W Kabale też Adam też ma tą, można powiedzieć, pozycję proroczą. Ja tutaj już nie chcę wchodzić. Jakie głupoty, nie? Tak, o istocie. Dziady nie mają o czym gadać. Świat w powiększeniu. Przy mikrofonie Adrian Bong, zapraszam do magazynu Międzynarodowy. Minister handlu USA, Wilbur Ross, oświadczył, że jego kraj nakłada 25% cła na stał i 10% cła na Unię Europejską, Kanadę i Meksyk. Zawsze i wszędzie. Tereby będą obowiązywać już w nocy w piątek czasu w USA. W świecie powiększeniu porozmawiamy też o Turcji, której prezydent prosi mieszkańców, żeby wyjmowali spod poduszek dolary i euro i wymieniali je na lokalną walutę lirę. Dlaczego? O tym za chwilę. A teraz jest z nami Marta Pomacka, korespondentka z Brukseli. Jako, że zgodnie z powiedzeniem bliższe ciało koszula niż sukmana, zaczynamy od tematu nam, Europejczykom bliższego. Stany Zjednoczone najpierw wzięły siłę, potem wprowadziły sankcje na stal i aluminium. No i Bruksela musiała brać taki wariant pod uwagę. Czy można powiedzieć, że przysłowiowa klamka już zapadła i teraz trzeba będzie uruchomić plan awaryjny? No i jaki plan ma Unia? Wydaje się, że rzeczywiście Komisja Europejska spodziewała się takiej decyzji, bowiem na kilka minut po tej wypowiedzi amerykańskiego ministra handlu było już oświadczenie Komisji Europejskiej. Szef Komisji Europejskiej też podczas dzisiaj jednej z konferencji od razu skomentował tę decyzję. Komentarze łatwe do przewidzenia. Było też oświadczenie unijnej komisarz do spraw handlu, czyli decyzja niesprawiedliwa, niedopuszczalna, wydzielenie do światowego handlu. Nie można podejmować jednostronnych decyzji, które dotyczą światowego handlu. No i jest zapowiedź odwetu, to znaczy szef Komisji Europejskiej powiedział, że Komisja już zwróci się do Światowej Organizacji Handlu i uruchomi procedurę rozstrzygania sporów, ale jednocześnie także przygotuje działania odwetowe. To, że jest już taka lista amerykańskich produktów, które mają być objęte karnymi cłami, to już wiemy od marca mniej więcej, bo wtedy się zaczęły przygotowania, no bo też wtedy zapadła pierwsza decyzja o nałożeniu ceł, potem było to tylko czasowe i ten termin upływa właśnie dzisiaj i wtedy też już Komisja Europejska listę sporządziła, skonsultowała to z państwami członkowskimi. Na niej są takie pozycje jak motocykle, dżinsy, bourbon, masło orzechowe, sok pomarańczowy. Też komentowano tutaj w Brukseli, że te produkty zostały dobrane w sposób szczególny, żeby wywrzeć presję na senatorów i kongresmenów pochodzących ze Stanów, które straciłyby właśnie na wprowadzeniu karnych ceł. Na nie się to zdało, ale lista jest i Komisja Europejska informuje, że te cła zostaną nałożone. Oczywiście tutaj eksperci mają różne opinie, bo niektórzy mówią, że Komisja nie może tak sobie nałożyć ceł, bo to by było postępowanie właśnie niezgodne z zasadami WTO i byłoby to otwarta wojna handlowa i byłoby to postępowanie takie jak Stanów Zjednoczonych, a przecież Unia zarzuca Stanom i amerykańskiemu prezydentowi łamanie tych międzynarodowych reguł. Inni mówią, i że ci eksperci, którzy mówią, że nie można od tak nałożyć ceł na amerykańskie produkty, mówią, że trzeba złożyć właśnie, uruchomić procedurę rozstrzygania sporów, która może potrwać latami. I dopiero wtedy, jeśli Unia Europejska, jeśli przyznana zostanie racja Unii Europejskiej, to wtedy będzie ona mogła
jutro, ale są też i tacy eksperci, którzy mówią, że można to robić dwutorowo, czyli właśnie rozpoczynać procedurę rozstrzygania sporu WTO i jednocześnie nakładać karne cło. Także jeżeli chodzi o ten temat, to na pewno jeszcze będziemy dostawać informacje, jak dalej będzie wyglądać ta odpowiedź Unii Europejskiej. No to jeszcze tak krótko, żeby zracjonalizować to, czy to ma większy negatywny wpływ geopolityczny czy ekonomiczny? Tylko tak krótko, proszę. Zdecydowanie to jest tylko jedna część pewnej całości, to znaczy cła nałożone na europejskie produkty. To nie jest tylko ten jeden wycinek problematycznych kwestii na linii Waszyngton-Bruksela, więc to jest, nie ulega wątpliwości, że to jest problem geopolityczny, ale też i handlowy, no bo przecież wiadomo, że państwa europejskie zawsze reagowały nerwowo, kiedy na przykład Chiny dotowały swoją stal, jednak stal i aluminium dla Europy jest ważna, to jest prężny przemysł. Najbardziej z tego, co z tych szacunków przedstawionych przez Komisję Europejską wynika, że najbardziej te cła uderzą w Niemcy, ale także te cła odczują czy Włochy, czy Wielka Brytania, czy Francja i Holandia. Bardzo dziękuję także za ten komentarz. Wciąż na gorąco, przecież sprawa jest świeża z Brukseli, Beata Klimacka i to wszystko w pierwszej części programu. Świat w powiększeniu. Turecka lira, co prawda, w ostatnich dniach podniosła się z historycznego dna, jeśli chodzi o notowanie tej waluty, ale wciąż jej wartość spędza się spory tureckim władzom. W kraju wybuchł kryzys ekonomiczny, a to wszystko na niecały miesiąc przed wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi. Czy ta zapaść ekonomiczna może przeszkodzić prezydentowi Recepowi Tayyipowi Erdoğanowi w zwycięstwie wyborczym? I co stało się z tą lirą? O tym rozmawiałem z Karolem Wasilewskim z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W zasadzie trudno wskazać jeden czynnik, który doprowadził do tego radykalnego spadku tureckiej liry. Natomiast jest to oczywiście taka akumulacja różnych bardzo niesprzyjających tureckiej gospodarce trendów z podstawowym takim trendem, a mianowicie to, że od dłuższego czasu tureccy decydenci preferują cele polityczne nad celem gospodarczym. Nie wprowadzają w związku z tym reform strukturalnych, których turecka gospodarka potrzebuje. Nie rozwiązali takiego podstawowego problemu, gdy mówimy tutaj o tureckiej, czyli dość dużego uzależnienia tureckiej gospodarki od napływu kapitału z zagranicy. No i teraz można powiedzieć, że to się zemściło. Prawdopodobnie decydenci zakładali, że te wszystkie problemy nie znajdą ujścia przed przyspieszonymi wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi 24 czerwca, a tu okazało się, że jednak zaczęły straszyć. Ale to też jest ciekawa hipoteza, bo niektórzy zastanawiają się tak naprawdę, co było pierwsze, jajko czy kura. Może inaczej, czy to, że prezydent mógł przewidywać załamanie się jeszcze większe tureckiej gospodarki, spowodowało może przyspieszone wybory, czy było wprost odwrotnie, że to właśnie wybory i te zmiany, które dokonuje Erdoğan, powodują stopniowy, pogarszający się kryzys gospodarczy. Jest trudno oczywiście rozdzielić te dwie rzeczy, tak? Ale może zacznijmy od tego wyboru. Bez wątpienia Tayyip Erdoğan jest świadomy tego, że turecka gospodarka potrzebuje reform. Reformy tak daleko idące, czyli reformy strukturalne, są z reguły reformami, które nie za bardzo potrafią zjednać elektorat. W związku z tym tutaj prawdopodobnie zdecydowano to uczestniczyć w tych wyborach. Tak, potrzeba reform strukturalnych, które muszą zostać wykonane dość pilnie. Natomiast oczywiście faktem jest również to, i to między innymi pokazuje ta sytuacja z turecką lirą, jak wiele zależy od zaufania inwestorów do Turcji. I to jest też bardzo ciekawy aspekt, bo dotychczas wydawało się, że inwestorzy mają taką nie tyle dwoistą strategię, tak, co inaczej patrzą troszeczkę na turecką politykę. To znaczy słuchali tego, co mówi Tayyip Erdoğan za granicą, czyli mamy świadomość reformy strukturalne zostaną podjęte. Natomiast ignorowali to, co Tayyip Erdoğan mówi na potrzeby, na użytek wewnętrzny, tak? Czyli na przykład kwestia niskich stóp procentowych, czy tej nieortodoksyjnej teorii ekonomicznej, że wysokie stopy procentowe napędzają inflację. Problem pojawił się, gdy rzeczywiście w maju Tayyip Erdoğan pojechał do Londynu, tam wygłaszając różne przemówienia do inwestorów. Powiedział im dokładnie rzeczy, które chcieli usłyszeć. Czyli po pierwsze to, że stopy procentowe, no to są, jak Tayyip Erdoğan często powtarza, to matka wszelkiego zła i że w związku z tym trzeba dążyć do ich obniżenia. A po drugie to, że no, inwestorzy jeszcze raz mają świadomość, że turecka gospodarka potrzebuje reform strukturalnych, a od tej usłyszeli, że Tayyip Erdoğan będzie miał jeszcze większą kontrolę nad polityką monetarną. Co to znaczyło dla inwestorów? To znaczyło, że bank centralny będzie jeszcze mniej niezależny. A inwestorzy już teraz w ogóle powątpiewają w to, czy bank to
centralnym można mówić jako o niezależnym tworze. W sondażach przedwyborczych Turcy wskazywali, że sytuacja gospodarcza to jest chyba najpoważniejsza problem Turcji. Czy więc w tym kontekście kryzys gospodarczy może się przełożyć jakoś na wynik wyborów, jakkolwiek? W czerwcu 2015 roku sytuacja była podobna, to znaczy ta gospodarka znajdowała się na szczycie. Obaw tureckich wyborców. I co się wtedy okazało? To okazało się, że Partia Sprawiedliwości i Rozwoju straciła samodzielną większość. W wyborach w listopadzie 2015 roku, tych powtórzonych, to już terroryzm był na czele najważniejszych problemów według Turków. No jeśli ten scenariusz się powtórzy, no to jest to oczywiście scenariusz niekorzystny dla partii rządzącej i Tayyipa Erdoğana. Tutaj oczywiście pojawiają się już nawet takie prognozy, że no mało na razie kto wątpi w to, że Tayyip Erdoğan może wygrać wybory prezydenckie, ale pojawiają się już wątpliwości, czy Tayyip Erdoğan nie żałuje tego, że zmienił system, bo być może w tej sytuacji powstaną warunki do kohabitacji, tak? Czyli opozycja wygra wybory parlamentarne, a Tayyip Erdoğan wygra wybory prezydenckie. Problem polega na tym, że tak naprawdę oczywiście to, co widzimy w sondażach, jest na pewno niepokojącym trendem dla AKP. Na pewno jest trendem sprzyjającym opozycji. Jeśli znajdzie potwierdzenie rzeczywistości, to rzeczywiście możemy o nim mówić jako o jednym z najważniejszych trendów, które wpłyną na wynik wyborów. Natomiast znowuż problem polega na tym, że tak naprawdę o ile te wybory rzeczywiście są ważne z punktu widzenia gospodarki, o nich się mówi dużo, zwłaszcza z pozycją cyrkowej, o tyle tym czynnikiem, który zaważy na ostateczny wynik wyborów, jest coś zupełnie innego. To jest mianowicie wynik wyborczy, przyszły wynik wyborczy partii prokurdyjskiej, która jeśli wejdzie do parlamentu, no to w dużym stopniu prawdopodobieństwo Partii Sprawiedliwości i Rozwoju w tym swoim sojuszu z Partią Nacjonalistyczną nie będzie miała większości. Natomiast jeśli okaże się, że Partia Prokurdyjska, Demokratyczna Partia Ludów jest chociaż trochę pod progiem wyborczym, jej głosy przejmie Partia Sprawiedliwości i Rozwoju i prawdopodobnie w ten sposób zyska większość potrzebną do samodzielnego rządzenia. Stoszy nie wiesz, mogłoby tak sugerować, może zanim rodzice śledzą na bieżącą polityki tureckie, że w Turcji w czerwcu 2024 dojdzie do wyborów parlamentarnych i prezydenckich w okolicie wolnych i sprawiedliwych, a też no, fakt faktem, że tak nie jest. To, co powiedziałeś też wcześniej, że co ciekawe, że taki scenariusz trzeba zakładać, że być może opozycja wygra wybory parlamentarne, to mimo wszystko, przynajmniej obserwując Turcję z pozycji zewnętrznej, chociażby z naszej, brzmi tak dość niewiarygodnie, że tak mogłoby być. Jedna podstawowa sprawa jest oczywiście taka, że o tych wyborach nie można mówić jako uczciwych. Tak? Opozycja nie ma równych szans. Czego najlepszym przykładem jest to, że lider ugrupowania prokurdyjskiego Selahattin Demirtas, lider, a zarazem kandydat na prezydenta, no przecież prowadzi kampanię z więzienia. Jest oczywiście skrajnie nierównomiernie rozłożenie czy nacisk na różne partie, między partią rządzącą a partiami opozycyjnymi w mediach. Jest wreszcie kwestia zmian prawnych, które pozwalają tureckim władzom na bardzo dużo, więc to jest takie jakby podstawowe urokowanie. Tak? Te wybory nie są uczciwe w takim sensie, jakim my tutaj mówimy. Natomiast jest jedna kwestia podstawowa. I tutaj zwróćmy uwagę na to, co się stało z turecką lirą. Inwestorzy, bo zasadniczo kurs waluty jest pewnym sygnałem od inwestorów. Inwestorzy pokazali, że nie podoba im się kierunek, w jakim zmierza turecka polityka. Nie podoba im się proces przede wszystkim konsolidacji władzy w rękach Tayyipa Erdoğana. I teraz pojawia się pytanie, czy w takich uwarunkowaniach Tayyip Erdoğan i tureckie władze będą sobie mogły pozwolić na to, żeby wybory były wątpliwe. No niektórzy twierdzą, że takie głosy się w Turcji też pojawiają, że nie. Że to jest właśnie coś, co może skłonić tureckie władze do tego, żeby wybory były jak najbardziej uczciwe. I na tym kończymy dzisiejsze wydanie o Świata w powiększeniu. A to nie to może być dobrze, bo to też było świadome, to będzie co zabawa. Z tego, co też jest to w pani krwi, ta świadomość tego. Nie, to warto to też jakoś Panu Bogu oddać. Autopromocja. No, takie poczucie gdzieś w innym nie zaprzeczy, że sytuacja dzieci w Polsce, przede wszystkim tych najuboższych, uległa zdecydowanej poprawie. Ale zmienia się też wiele innych spraw, które są polem do dyskusji, jak choćby szkoła dla siedmiolatków czy wypadka szkolna. Na ile kwestie związane z wychowaniem czy nauką powinny zależeć od woli rodziców, a na ile mogą wpływać na nie instytucje publiczne, to tylko część tematów, o których porozmawiam w debacie Polskiego Radia 24. Sobota, godzina 10. Anna Gałuszka. Zapraszam. Też za rodziców pani. Jakaś maczka, to być was zaproponować, bardzo proszę. No może. Może to twoją obronę. Twoją obronę. Ciekawe się świetnie. Tu Polski Radio
24 zbliża się pierwsza. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Karola Witkowska. Prezydent Włoch Sergio Mattarella dezygnował Giuseppe Contego na premiera. Włoscy komentatorzy wyrażają zadowolenie, że trwający od marcowych wyborów kryzys polityczny dobiegł końca, ale niepokoją się o dalsze